Witał Państwa kabaret O co chodzi w składzie Ilonka, Ania, Bogusia, Andrzej i Darek. Proszę Państwa, specjalnie nie wymieniłem nazwisk, bo jeśli byśmy się Państwu nie spodobali, to lepiej, żebyście naszych nazwisk nie znali. Witamy Państwa w programie Leki z kabaretowej apteki, bo tak naprawdę to mamy dla Państwa tylko jeden, ale niezawodny lek, a jest nim szczery i serdeczny śmiech. Tak jest, proszę Państwa. Szczery i serdeczny śmiech i tym właśnie lekiem Państwa dzisiaj będziemy leczyć w czasie całego występu w postaci dowcipów, dobrego humoru i znakomitej muzyki. No właśnie, a na temat leczenia przychodzi facet dobrze wstawionego lekarza, a lekarz już wie, jak mu mówił. Proszę Pana, ja Panu mówiłem, że wolno Panu wypić tylko jedną lampkę wina dziennie, a Pan jak mi tu przychodzi? A czy Pan myśli, że ja się tylko leczę u Pana? Proszę Państwa, nasz kabaret przyjął nazwę O co chodzi, bo uznaliśmy, że jest to fundamentalne pytanie w tych naszych zwariowanych czasach. Nawet w takich aspektach życia jak ten. Aż się wstydzę, Andrzej. Seks. No tak, to już przesadziłeś. Chyba o seksie to już wszyscy wszystko wiedzą. No nie, proszę Państwa, nie wszyscy. Bo wyobraźcie sobie Państwo, jeden żonkoś zaraz po weselu udał się z panią młodą na górę na noc poślubną, więc żona się rozebrała, rozlegliżowana, czeka na niego w łóżku, na ten przecież piękny akt, a ten człowiek stoi przy oknie wpatrzony w niebo. Żona mu mówi, no, co robisz? Co ty tam szukasz? A on mówi tak, wiesz co, coś mi się tutaj nie zgadza. Wszyscy na weselu mówili, że ta noc będzie wspaniała, a tu się cholera na deszcz zanosi. A tak nawiązując do spraw seksu, pewien 7-letni chłopiec przychodzi do tatusia i pyta, tatusiu, skąd się wzięli ludzie na ziemi? Jak to skąd, synku? No, Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, oni mieli swoje dzieci, później oni dorośli, mieli swoje dzieci i tak się rozmnażali, a dlatego mamy teraz tak wielu ludzi na ziemi. Tatuś, ale dopiero pytałem mamusi i mamusia mi powiedziała, że ludzie to pochodzą od małpy i coś mi się wydaje, że który z was nie okłamuje. O syn, nikt ci nie okłamuje. To, że mamusia mówiła o swojej rodzinie, a ja o swojej. I w ten sposób, proszę Państwa, Andrzej przypomniał nam historię gatunku, a więc kobiety i mężczyzny. I ja tutaj teraz Państwu muszę powiedzieć, że przyjaźń między mężczyzną, a między kobietą to są dwie diametralnie różne sprawy. Otóż, proszę Państwa, pewnego dnia przychodzi żona do domu po nieprzespanej nocy, więc mąż ją pyta, gdzie byłaś, ona mówi, spędziłam noc u swojej najlepszej koleżanki. No więc mąż dzwoni do jej 10 najlepszych koleżanek. Okazuje się, że 10 najlepszych koleżanek absolutnie zaprzeczyło, że ona tam u nich spała. Natomiast pewnego razu ten sam mąż przyszedł po nieprzespanej nocy, powiedział żonie, że spał u swojego najlepszego kolegi. Proszę Państwa, ona zadzwoniła do 10 jego najlepszych kolegów i wynik był następujący. 7 powiedziało, że spał, natomiast 3 ciągle twierdzi, że on tam jeszcze jest. A wracając do niepowracania na noc, pewien dorosły syn wraca nad ranem, ojciec robi mu wymówki. Synu, ustatkowałbyś się wreszcie i przestał włóczyć się po nocach. Tato, dobrze ci mówić, jak ty masz żonę i parę w domu. Proszę Państwa, nawiązując jeszcze raz do tego, co dzisiaj tu się będzie działo na scenie, chcieliśmy Państwu powiedzieć, że kiedyś ktoś powiedział tak, że dobry dowcip przedłuża ludziom życie o 15 minut, a zły skraca o 15 minut. Więc trzymając się tej reguły, marzeniem naszym i całego kabaretu jest, że jeśli dobry dowcip przedłuża życie o 15 minut, żebyście Państwo dzisiaj wyszli stąd nieśmiertelni. Ale, jeżeli zły dowcip skraca życie o 15 minut, nie chcemy, żebyście Państwo powiedzieli, że byliście na występie zawodowych morderców. Poza tym Mark Twain powiedział kiedyś, że nie dlatego przestajemy się bawić, bo się starzejemy, to starzejemy się dlatego, że przestaliśmy się bawić. Tak, i ta maksyma niech Państwu przyświeca nie tylko w czasie dzisiejszego wieczoru, ale na wszystkie dni, które nam pozostały w tym zwariowanym życiu. Proszę Państwa, 3 dni temu nadeszła bardzo smutna wiadomość. Zmarła znakomita artystka. Gdybym Państwu powiedział, że zmarła Czesława Cieśla, na pewno byście Państwo myśleli, kogo mam na myśli. Ale jeśli powiem Violetta Villas, wszyscy wiemy, że odeszła od nas wspaniała artystka. Występowała na scenach całego świata, a była nazywana białym krukiem wokalistyki światowej. Występowała w Stanach Zjednoczonych, w najlepszych kasynach w Las Vegas. Bogusia Adamczewska, która zaraz przed Państwem wystąpi, właśnie zaśpiewa piosenkę z jej repertuaru. Padają też słowa w tej piosence, a ja wam się nie zmienię. Proszę Państwa, i chyba ona się nie zmieniła, chociaż jej końcowy etap życia był bardzo tragiczny, odeszła od nas jako gwiazda. Jako gwiazdę ją będziemy pamiętać. Proszę Państwa, Bogusia Adamczewska.